Alan Paczuszka, historia. W pewną wyjątkową ciemną noc, w listopadzie 1944 roku, w Pisarzowicach spała tylko garstka mieszkańców. Większość położyła się do łóżek wcześniej niż zwykle, zmuszeni do tego przez nakazy policyjne z Kamiennej Góry. Władze zarządziły wygaszenie wszystkich świateł i zasłonięcie okien, ostrzegając, że każde naruszenie tych zasad będzie traktowane jako przestępstwo przeciwko III Rzeszy. Groźbę natychmiastowej i surowej reakcji miały zrealizować drużyny Hitlerjugend, pilnujące porządku tej nocy w Pisarzowicach. Blisko 100 młodych Niemców z wałbrzyskiej organizacji Hitlerjugend, znanych z pełnienia podobnych obowiązków, pilnowało wsi. Frida Ludberg, dziś mieszkanka Berlina, doskonale pamięta tę noc. Pamiętam, że to była noc z piątku na sobotę, w połowie listopada 1944 roku. Tego wieczoru kazano nam położyć się wcześniej spać i zasłonić okna. O zarządzeniu policyjnym poinformowano wieś kilka dni wcześniej, nakazując bezwzględne posłuszeństwo, nie wyjaśniając jednak przyczyn tych poleceń. Jedynie kilku partyjnych aktywistów dowiedziało się, że chodzi o specjalną ochronę tajnego transportu broni o strategicznym znaczeniu dla dalszego przebiegu wojny. Dzięki ojcu wiedziałam, co było powodem tych decyzji. Co sprawiało, że czułam się wyróżniona tym, że znam tajemnicę. Jednak już dawno zrozumiałam, że informacje o wojskowym charakterze transportu znała tej nocy prawdopodobnie cała wieś. Organizatorzy transportu chcieli, aby wszyscy mieszkańcy stali się wspólnikami wojskowej tajemnicy, co miało zapewnić milczenie na dłuższy czas. Zadanie to przy pomocy kilku odpowiednio poinstruowanych członków NSDAP było łatwe do wykonania. Ojciec mówił mi, że taki był plan, który zresztą się powiódł, bo o tej tajemnicy rozmawiałam z innymi byłymi mieszkańcami Pisarzowic dopiero wiele lat po wojnie. Okazało się, że tamtą noc pamiętają tylko najstarsi. Das ist geheim. To była jedyna odpowiedź, jaką przez kilka listopadowych dni otrzymywali mieszkańcy Pisarzowic, pytający o powód policyjnych zdarzeń. Młodzi, pewni siebie mężczyźni z Hitlerjugend, patrolujący wieś z dumą, okazywali zaufanie, jakim obdarzyły ich władze, powierzając im ochronę tak ważnej wojskowej misji. Frida Ludberg do dziś pamięta wrzaskliwy, władczy ton tych młodych ludzi, jak ich określa, którym dano do ręki broń i władzę nad wsią. Transport kilkunastu ciężarówek nadjechał od strony Kamiennej Góry późno w nocy. Hałas ciężko wyładowanych samochodów było słychać w całej okolicy. Ciężarówki po przejechaniu niespełna 2 kilometrów od głównej drogi skręciły na boczny, stary szlak w kierunku Paczkowic i Czarnowa. Kilka godzin później, już nad ranem, mieszkańcy poczuli drżenie ziemi spowodowane odległą eksplozją. Domyślili się, że ciężarówki wjechały do starych wyrobisk pod Wilkowyją lub Szubieniczą Górą, a podziemia zostały wysadzone. Wieś wiedziała doskonale, że przez kilka jesiennych miesięcy 1944 roku teren ten był zamknięty i obowiązywał tam zakaz wstępu. Mimo to nie udało się ukryć, że pracowali tam więźniowie dowożeni z obozów w Kamiennej Górze do stacji w Leszczyńcu. Mieszkańcy pobliskiej wsi domyślali się, że pod tymi górami prowadzone są roboty w starych wyrobiskach i chodnikach, którymi można było przejść pod ziemią z Leszczyńca do Paczkowic, a nawet do Pisarzowic. Mówiono, że pod górami powstaje kolejna podziemna fabryka podobna do tej, którą zbudowano w Antonówce. Ponieważ wielu ludzi z Pisarzowic i okolicznych wsi pracowało przy budowie podziemnej fabryki amunicji w Antonówce, kolejna taka inwestycja nie budziła większej sensacji. W tej sytuacji tajny listopadowy transport, choć budził zainteresowanie, nie był niczym niezwykłym. Frida Ludberg pamiętała także opowieści swojej matki o rozległych podziemiach, starych kopalniach, które znała od swoich rodziców. Przypomina sobie również tragiczny wypadek, który zdarzył się w tych lochach kilka lat przed wojną, kiedy zginęło 3 młodych ludzi szukających skarbu Cystersów. Legenda ukrytych pod górami skarbie Cystersów krążyła w Pisarzowicach od zawsze. Mówiono, że zakonnicy z klasztoru w Krzeszowie ukryli tam swoje bogactwa, a skarb miał być schowany właśnie w Czarnowie nad Pisarzowicami, w sztolniach starych kopalni cynku, ołowiu i złota. Frida Ludberg twierdzi z przekonaniem, że taki skarb może naprawdę istnieć.
Jej ojciec brał udział w spotkaniach z uczonymi z Wrocławia, którzy szczegółowo pytali mieszkańców o związane z tym legendy, zapewniając, że taki skarb istnieje i zostanie odnaleziony. Mówiono wtedy, że skarbem cysterców interesują się nawet w Berlinie, a pisarzowicki pastor twierdził, że to złoto przywiezione z Bliskiego Wschodu przez niemieckie zakony rycerskie. Rodzice Tadeusza W. osiedlili się pod Pisarzowicami jesienią 1945 roku. Tadeusz miał wtedy 17 lat. Wspólne mieszkanie polskiej i niemieckiej rodziny mającej aż 4 córki skończyło się dla Tadeusza wielką miłością. Anna, najstarsza z córek, którą pokochał Tadeusz, odwzajemniła uczucie. Szybko okazało się, że młodzi potrafią się dobrze porozumieć. Tadeusz twierdzi, że już po kilku miesiącach mówił po niemiecku, a Anna po polsku. Miłość ułatwiała także wyznania. Nie tylko uczuć, ale też największych tajemnic. Zakochana Anna szybko opowiedziała Tadeuszowi o 2 lokalnych tajemnicach. O wielkim transporcie skarbów, który przyjechał rok wcześniej do Pisarzowic z Berlina i Prus Wschodnich oraz o tajemniczych podziemiach, zaczynających się tuż przy kolejowej stacji. Relacja o transporcie, którą Tadeusz dobrze zapamiętał, niemal dokładnie pokrywała się z opowieścią Fridy Ludberg. Różnica dotyczyła jedynie informacji o zawartości transportu. Anna twierdziła, że były to skarby z pruskich majątków i berlińskich muzeów. Jej ojciec rzekomo widział skrzynie opisane jako własność kilku instytucji z Wrocławia, jednak Tadeusz nie pamięta już dokładnie, o jakie instytucje chodziło. Jego zdaniem dane te można nadal ustalić w archiwach wrocławskiej milicji KBW, a także w archiwach rosyjskich. Tadeusz przyznaje, że przez swoją gadatliwość sprowadził kłopoty na Annę i jej rodzinę. Dziewczyna opowiedziała mu również o innej tajemnicy. Pewnego dnia Anna zaprowadziła Tadeusza w okolice stacji kolejowej i pokazała miejsce, w którym ukryto wjazd do wnętrza góry. Tadeusz twierdzi, że właściwie nic tam nie było widać. Stok był porośnięty krzakami i młodymi drzewkami. Anna twierdziła, że aż do wiosny 1945 roku z tego miejsca na stację wyjeżdżały platformy ciągnięte przez ludzi, na których znajdowały się skrzynie ładowane na wagony. Operacje te były przeprowadzane głównie nocą, ale pod koniec wojny zdarzały się również w dzień. We wsi mówiono, że są to transporty amunicji produkowanej w podziemiach, podobnie jak w Antonówce. Tadeusz opowiedział o tajemnicy ojcu, który natychmiast powiadomił milicję. Następnego dnia do Pisarzowic dotarła wyprawa milicji i wojska, a także Rosjan z Antonówki. Wojskowi szybko ustalili, że zbocze jest naruszone, a roślinność posadzono tam zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Żołnierze bez większych trudności rozkopali zbocze i jeszcze tego samego dnia dotarli do dużych wrót prowadzących do podziemi. Następnego dnia rosyjscy saperzy wysadzili bramę i wojskowi weszli do środka, gdzie znaleziono duży magazyn amunicji opróżniany przez kilka dni. Tadeusz twierdzi jednak, że oprócz magazynu było tam coś jeszcze. Wojskowi znaleźli ujście opadowej sztolni, klatkę schodową i szyb dużej towarowej windy. Wszystko to było już wtedy zatopione i niedostępne, ale świadczyło o istnieniu niższego poziomu podziemi. Po opróżnieniu magazynu wejście wysadzono, skutecznie blokując szansę na ponowną penetrację. Tadeusz twierdzi, że Rosjanie uznali to miejsce jedynie za magazyn amunicji produkowanej w Antonówce. Ojca Anny aresztowano, a jej rodzinę zabrano. Tadeusz nigdy więcej o nich nie słyszał i nikt z tej rodziny nie pojawił się w okolicach Pisarzowic. Ma nadzieję, że przeżyli i nic im się nie stało. Przyznaje, że przez lata miał wątpliwości co do swojego postępowania. Świadkowie twierdzą, że naprawdę wielki podziemny obiekt jest ukryty pomiędzy górami Jagoda i Szubieniczna. Do budowy tego kompleksu wykorzystano podziemia starej kopalni i do dziś można tam zauważyć resztki betonowych i stalowych konstrukcji, ślady po ogrodzeniu oraz stalowe belki wystające z ziemi. Ciągle widoczne ślady budowlanej infrastruktury potwierdzają, że prowadzono tam roboty na dużą skalę, porównywalną z Antonówką. Eksploratorzy badający ten teren znaleźli 8-metrowej długości zapadlisko w kształcie płytkiego rowu. Po kilku godzinach kopania okazało się, że jest to częściowo zawalony tunel, do którego można wejść. Tunel prowadzi w głąb góry kilkunastometrowym korytarzem, który szybko przekształca się w dużą halę. Pomieszczenie ma około 22 metrów długości, 4 metry szerokości, niemal tyle samo wysokości.
Na skutek zawalenia dolnej części tunelu w hali znajduje się około 30 cm wody. Widać, że jest to obiekt niedokończony, bez wyposażenia technicznego. Woda utrudnia jednak dokładną penetrację, ale badacze twierdzą, że kiedyś miało ono dalszy ciąg, obecnie zasypany zawałem. Eksploratorzy twierdzą, że niemieckie źródła potwierdzają, że to właśnie w tym miejscu należy szukać zawartości ciężarówek, które zniknęły pod Pisarzowicami w listopadzie 1944 roku. W latach 70. teren ten był silnie penetrowany przez kilku niemieckich turystów, z których jeden rzekomo zginął w wyniku wypadku w zawalonym szybie. Ludzie ci szybko odjechali do swojego kraju, gdy zrozumieli, że nie mają szans na udzielenie koledze pomocy. Źródło tej informacji jest wiarygodne, a Niemiec, który ją przekazał, od dawna interesuje się okolicami Kamiennej Góry. Jeśli relacja o tragicznym zdarzeniu jest prawdziwa, może to potwierdzać ukrycie w tej części gór czegoś niezwykle ważnego, czego nawet przypadkowa śmierć nie mogła ujawnić, aby nie ryzykować odkrycia tajemnic z lat wojny.